Cześć, z tej strony Karolina Somańska i witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu. Jest to program, do którego zazwyczaj zapraszam wyjątkowych gości i rozmawiam z nimi o holistycznym podejściu do życia, o zdrowiu, o ekologii, czasem o jodze, zdrowiu psychicznym, etycznej modzie czy weganizmie. Raz na jakiś czas przygotowuję odcinek solowy i to właśnie jest jeden z nich. I dzisiaj postanowiłam porozmawiać z Wami o moich studiach. I to jest temat, do którego podchodzę bardzo na świeżo, dlatego że dosłownie wczoraj, kiedy to nagrywam, wróciłam z oficjalnego zakończenia studiów. Pewnie część z was zastanawia się, co takiego wyjątkowego jest w studiach, że postanowiłam zrobić o nich cały podcast, ale jak sugeruje tytuł i może część z was obserwuje mnie od jakiegoś czasu i wie, skończyłam studia w Szkocji i uwierzcie mi, dostaję na ten temat Non-stop, bardzo dużo pytań od samego początku. Od pierwszego roku studiów pojawiały się na moim kanale już weekly vlogi i dzieliłam się z Wami moją przygodą studiowania za granicą. Ja także oczywiście wszystkich zainteresowanych odsyłam do tych nagrań, odsyłam też do całej serii filmów, która jest poświęcona aplikacji głównie. Na studia w Szkocji, ale tak jak mówię, te pytania pojawiają się cały czas, i postanowiłam stworzyć odcinek, w którym zbiorę całą moją historię i opowiem Wam, jak od momentu pojawienia się tego pomysłu w mojej głowie, aż do dzisiaj, kiedy to jestem już absolwentką tych studiów, nie mogę uwierzyć w to, kiedy to mówię. Jak to po prostu wyglądało i co się działo, co przeżywałam, co musiałam załatwić, zorganizować. Także mam szczerą nadzieję, że ten odcinek będzie pomocny dla jak największej liczby osób. A jeżeli nawet Was ten temat nie dotyczy, to postaram się jak najciekawiej. Opowiadać. Także trochę będzie taki odcinek z serii Storytime, bo cofniemy się do bardzo wczesnych lat mojego życia. Zacznijmy zatem od tego, że zacznijmy zatem od tego, jak pojawił się w mojej głowie pomysł, aby studiować za granicą. Powiem Wam, że zrozumiałam to tak naprawdę dopiero kilka lat temu i tę te historię przytaczałam już naprawdę wiele razy. Kiedy znalazłam swoją pracę, którą napisałam na zajęcia z angielskiego, to było, zdaje się, w szóstej klasie podstawówki. Pamiętam, że pani nauczycielka, która na pewno tego nie słucha, ale bardzo ją pozdrawiam, to była pani Angelika, która była naprawdę świetnym nauczycielem angielskiego. Poprosiła nas, żebyśmy napisali, jakby list do siebie z przyszłości, albo napisali o sobie, jako o 18-latku, z tego co pamiętam. Czyli miałam sobie wyobrazić, że jestem 18-letnią Karoliną i, i co robię, czym się zajmuję. I pamiętam, że parę lat temu znalazłam ten list, już chyba jako pełnoletnia osoba, i napisałam tam: Nazywam się Karolina, mam 18 lat i studiuję języki obce w Londynie. Także było mi bardzo miło patrzeć na siebie z, z lat takich młodych, jako już dorosła osoba, i widzieć, że autentycznie realizuje swoje dziecięce marzenie. I wtedy zrozumiałam od jak dawna to gdzieś kiełkowało w mojej głowie. Generalnie mm, moim marzeniem od zawsze było. Mieszkać za granicą i studiować za granicą, i tak naprawdę nie wiem skąd mi się to wzięło. Faktem jest, że od zawsze bardzo lubiłam naukę języków obcych, szczególnie angielskiego, i rzeczywiście moim największym marzeniem to w ogóle było mówić po angielsku jak native speaker. I pierwszy pomysł związany z wyjazdem za granicę, pamiętam, to, było, to była chęć wyjechania na wymianę taką licealną na cały rok do Stanów Zjednoczonych. Ten pomysł umarł, rodzice mnie troszeczkę wyperswadowali i nastawiłam się na wyjazd za granicę na studia i to musiał być kraj anglojęzyczny, no bo tak jak mówię, uwielbiałam mówić po angielsku. I pierwszy pomysł to było USA. Ja wychowałam się na amerykańskich bajkach, po prostu American Dream żył w mojej głowie i marzyłam o tym, żeby studiować w Stanach. Zrobiłam oczywiście odpowiedni research i zrozumiałam, że raczej nie stać nikogo na taką imprezę i w sumie jakoś całkiem łatwo się z tym pogodziłam. No i na tapetę wskoczyła Wielka Brytania, oczywiście Londyn, Londyn uwielbiałam, nadal go bardzo lubię. Też opowiadam tę te historię wiele razy, jak pierwsza raz do Londynu, zobaczyłam Big Bena, to się popłakałam. Więc stwierdziłam, że tak, Londyn to jest to. I robiłam swoje znowu rozeznanie, i tym sposobem natrafiłam na kwestię Szkocji. I dowiedziałam się, że studia w Szkocji są bezpłatne, a dla porównania studia w Anglii kosztują 10 tysięcy funtów rocznie. Natomiast w przypadku Szkocji są one dla osób z Unii Europejskiej darmowe. I pomyślałam sobie, no dobra, no w Szkocji. Też mówią po angielsku, jest to całkiem blisko, jeżeli chodzi o połączenie z Londynem, tak, nastawiajmy się tutaj na całkiem blisko. I też kwestia mówienia po angielsku jest tutaj równie zabawna, ale do tego może nawiążę później. I pomyślałam sobie, kurczę, jeżeli te studia są rzeczywiście darmowe, to to jest całkiem niezły pomysł. I myślę, że to już było w liceum, kiedy to zdecydowałam, że chcę aplikować do Szkocji. Tak jak wcześniej opowiadałam, marzyłam o studiowaniu języków i jako, że od gimnazjum uczyłam się oprócz angielskiego, zarówno Hiszpańskiego, jak i niemieckiego, pomyślałam, że najfajniej będzie studiować German and Spanish. Oczywiście zawsze miałam y, duże ambicje i znalazłam sobie najlepszy uniwersytet w Wielkiej Brytanii, który był zlokalizowany w dużym mieście i tak trafiło na Uniwersytet Edynburski. I od tego czasu marzyłam o tym, aby studiować owe języki na Uniwersytecie Edynburskim. Oczywiście w Szkocji mamy też. Inne uniwersytety, Glasgow ma fajne uniwersytety, mamy słynny Uniwersytet St. Andrews, ale ja pomyślałam sobie, że Edynburg wydaje się być dosyć dużym miastem, wydaje się być przepiękny, słyszałam o nim same dobre opinie i nastawiłam się, że to będzie właśnie to miasto. Ja powiem Wam szczerze, że nie zrobiłam też jakiegoś specjalnego rozeznania, jakby kierowałam się gdzieś takim swoim wewnętrznym głosem i wiedziałam, że mam jakieś tam swoje priorytety. W tym przypadku było to to, że chciałam na pewno studiować w mieście, a nie w jakimś malutkim miasteczku, które ma renomowaną uczelnię. Dlatego że zawsze uważałam siebie za taką miejską dziewczynę i sądziłam, że w takim środowisku odnajdę się najlepiej. Chciałam, żeby to było miasto, które tętni życiem, gdzie mamy różne wydarzenia kulturalne i gdzie po prostu będzie mi się przyjemnie i ciekawie. Żyło. Wydaje mi się, że dosyć ważną kwestią jest tutaj cały proces aplikacji na studia w Wielkiej Brytanii. Po pierwsze, ja chodziłam do dwujęzycznej klasy z językiem niemieckim w łodzi i zdawałam normalną polską maturę. Zrobiłam też ozeznanie, dowiedziałam się, że niepotrzebna jest matura międzynarodowa i że moja polska matura jak najbardziej tutaj zda egzamin ale ważną kwestią było to, że przy aplikacji będą liczyły się wszystkie moje oceny z matury. Także nie tak jak w Polsce, gdzie to jest kilka tych najlepszych ocen, tak w Szkocji przynajmniej wtedy liczyły się wszystkie oceny. I też tutaj chcę zrobić taki, taki mały przerywnik. Wszystko to, o czym mówię, to jest moje doświadczenie, które ja przeżyłam dobre 5 lat temu. Nie mogę wam powiedzieć, że te informacje są aktualne, ale sądzę, że aż tak bardzo to nie odbiega od obecnych realiów. Także to co jest istotne, to to, że ja nastawiłam się na to, że wszystkie moje oceny się liczą, dlatego zdecydowałam się wybrać takie przedmioty na maturze, gdzie będę miała największe prawdopodobieństwo, że te wyniki jako całość kształt będą jak najwyższe. Dlatego też jako że Chodziłam do klasy MatGeo i stwierdziłam, że y, nie zdaję matmy. Postanowiłam wybrać polski, bo wiedziałam, że to pójdzie mi zapewne y, dobrze, bo zawsze lubiłam pisać i wiedziałam, że wystarczy po prostu poczytać lektury i też to mi się przyda na podstawowym polskim. Dodatkowo wiedziałam, że będzie to angielski oraz że będzie to niemiecki i właśnie te trzy przedmioty wybrałam sobie w rozszerzeniu i w tym sposobem Prawdopodobieństwo zdania jak najlepiej matury było dla mnie jak najwyższe i też nie brałam żadnych korepetycji i mogłam się skupiać na innych rzeczach. Także byłam i nadal jestem bardzo, bardzo zadowolona z tej decyzji, że właśnie takie przedmioty wybrałam. Jednocześnie troszeczkę może stawiając na jedną kartę, bo na przykład w Polsce prawdopodobnie z tymi przedmiotami może mamy mniejsze pole do popisu, ale ja byłam nastawiona na te Szkocje. Także aplikacja na studia w Wielkiej Brytanii za moich czasów kończyła się 15 stycznia, czyli ja do tego czasu musiałam mieć przygotowany um, personal statement, czyli jest to taki jakby list motywacyjny, w którym przedstawiamy siebie jako kandydata oraz referencje od jakiegoś nauczyciela. I to akurat była moja nauczycielka angielskiego z takich zajęć dodatkowych. I przygotowanie w ogóle tego personal statement to jest. Trochę wyższa szkoła jazdy, rzeczywiście musiałam zrobić sporo tutaj rozeznania, żeby, żeby to napisać, ale to mówię, jeżeli ktoś z Was jest zainteresowany, to warto zgłębić temat. Kolejna ważna kwestia to to, że przy aplikacji można było sobie wybrać pięć kierunków. Dowolna liczba uniwersytetów, to mogło być pięć uniwersytetów, ten sam kierunek, albo jeden uniwersytet, pięć kierunków, ale haczyk był taki, że do tego był podpięty jeden list motywacyjny. Czyli jeżeli Pisaliśmy list motywacyjny na pięć różnych kierunków. No to trochę ciężko jest wybronić się i zareklamować się w jednej formie, tak? Na jednym liście motywacyjnym. Także tutaj warto raczej celować w jeden konkretny kierunek i tak też robi większość osób, wybiera kilka uniwersytetów, ale ten sam kierunek, tak aby. Cały ich personal statement był jak najbardziej konsekwentny i miał sens. Ja tego oczywiście nie zrobiłam, bo słuchajcie, ja aplikowałam na niemiecki, hiszpański, na edynburskim, na chyba niemiecki i szwedzki, na edynburskim, tak mi się wydaje, na filmy i produkcje oraz na y, dwa kierunki na Uniwersytecie Napiera. I to były dwa kierunki językowe, jako taka um, plan B. Jako plan B chciałam powiedzieć, jako taki właśnie backup. Jeszcze wahałam się przy Glasgow, ale finalnie tam nie aplikowałam. No i tak jak mówię, moim zdaniem zrobiłam trochę błąd, bo mój personal statement no, nie był w stanie być ekstra jednocześnie na języki i na produkcję filmowo-telewizyjną, także. Gratuluję Karolina! No ale jakoś tam poszło, udało mi się zaaplikować, udało mi się też właśnie dostarczyć tych referencji i aplikacja została wysłana w styczniu, kilka miesięcy przed maturą. Procedura wygląda tak, że w tym czasie uniwersytety odzywają się do ciebie i składają ci ofertę lub nie. Czyli na przykład mówią, że nie dostałeś się, albo mówią, że dostałeś się, jeśli. Z matury dostaniesz taki i taki wynik. Także to trwało chyba z dwa miesiące. No i ja byłam bardzo podekscytowana. Miałam nadzieję ogromną, że się dostanę. I wtedy przyszło moje pierwsze życiowe rozczarowanie, gdyż dostałam same odmowy z Uniwersytetu Edynburskiego. I przyznam szczerze, że wtedy po raz pierwszy naprawdę tak. Zawalił mi się świat, muszę przyznać. Nie wiedziałam czemu, nikt nie pisał dlaczego tak się stało, nie było żadnego feedbacku, po prostu nie. Natomiast Uniwersytet Najpiera dał mi ofertę i napisał, że jeżeli zdam maturę na tyle i tyle procent z, ze wszystkich przedmiotów, to się dostanę. I z tego co ten to było jakieś 60% łącznie z minimalną, tam 70 z jakichś konkretnych przedmiotów, tam było kilka wytycznych. I ten, te dwa kierunki, na które dostałam ofertę, to było właśnie Languages with Intercultural Communication, a drugie to był jakiś tam też language z czymś tam. I wiedziałam, że ta szkoła oferuje niemiecki, hiszpański, włoski i francuski, także byłam świadoma tego, że jest z czego wybierać. Niemniej jednak, no troszeczkę mnie załamało to, że nie, nie dostałam się na burski. No, ale nie za bardzo mogłam coś z tym zrobić. Plus całej sytuacji był taki, że na Uniwersytet Edynburski potrzebowałabym dodatkowego certyfikatu z języka. Ja miałam certyfikat Advanced, ale on mi się już wtedy nie liczył, bo miałam go chyba zrobionego zbyt dawno temu. I wiedziałam, że czeka mnie zrobienie innego certyfikatu, na przykład Tefla albo IELTSa. Natomiast w przypadku Uniwersytetu Najpiera wystarczył odpowiednio wysoki wynik z matury z angielskiego. Także plus jest taki, że decydując się na Najpiera, nie musiałam jakby też inwestować czasu i pieniędzy w dodatkowy certyfikat. Finalnie dostałam wyniki matur w lipcu i praktycznie od razu, chociaż nie wiem, po miesiącu, jakoś w sierpniu. Tak mi się wydaje, na przełomie lipca i sierpnia dostałam informację, że dostałam się na oba kierunki na Uniwersytecie Najpierw, i wtedy musiałam podjąć decyzję. To wszystko jest w systemie, na który się wybieram. Dodam teraz dwie rzeczy. Po pierwsze, stwierdziłam, że muszę mieć jakiś plan B i zaaplikowałam sobie na jakieś studia w Polsce. Postanowiłam wybrać sobie jakieś studia, na które jest się trudno dostać, które by mnie interesowały, coś językowego i wybrałam, słuchajcie, sinologię, czyli filologię chińską na Uniwersytecie Warszawskim i tam było chyba 30 miejsc i udało mi się tam dostać, także to było miłe. Co ciekawe, ja zdałam maturę na 95% średnia ze wszystkiego, a na Sinologię byłam pierwszą osobą rezerwową, która finalnie się dostała, ale mimo wszystko to świadczyło o tym, że poziom jest naprawdę wysoki, skoro ja z takimi wynikami byłam jako rezerwowa, także z tego byłam bardzo zadowolona. A druga mini dygresja to to, że cała ta platforma, na której się aplikuje na studia w Wielkiej Brytanii, nazywa się UCAS, U Także zakładam, jak ktoś z was aplikuje, to to wie, ale pomyślałam, że mimo wszystko o tym wspomnę. Powiem Wam, że zaraz po maturze, nie wiedząc zupełnie, co mnie czeka, wyjechałam do Londynu do pracy, zatrzymałam się u znajomych i pracowałam tam sobie przez półtora miesiąca. I to właśnie wtedy dostałam informację o moich wynikach matur, ale nadal nie wiedziałam, czy dostałam się na studia. I dopiero ta informacja przyszła do mnie w sierpniu i zaczęłam. Planowanie. Wybrałam sobie kierunek Languages with Intercultural Communication i rozpoczął się proces szukania mieszkania i organizowania sobie przyszłości. Kolejna kwestia taka techniczna to to, że studia licencjackie w Szkocji trwają 4 lata i zakłada się, że na trzecim roku wyjeżdżamy za granicę albo robimy jakieś praktyki. Mnie zupełnie nie przeszkadzało to, że to są 4 studia, też magisterka w Wielkiej Brytanii trwa rok, więc stwierdziłam, że finalnie to i tak. Magister wychodzi na to samo, także mamy te 5 te, te lat. No i dla mnie perspektywa wyjazdu na wymianę to była najfajniejsza rzecz z całych studiów, także ogólnie rzecz biorąc byłam przeszczęśliwa. I teraz kilka słów o moim kierunku. Tak jak mówiłam, to się nazywało Languages with Intercultural Communication i polegało to na tym, że wybieram sobie dwa języki i każdego semestru mogę mieć dwa właśnie te przedmioty językowe plus jeden przedmiot narzucony, który jest właśnie z tej części intercultural communication. No i pamiętam, że na pierwszym roku oczywiście ja sobie wzięłam, słuchajcie, francuski i hiszpański, dlatego, że stwierdziłam, że mój niemiecki jest na tyle na wysokim poziomie, że chciałabym zacząć kolejny język i mogłam sobie dobrać jakiś trzeci przedmiot i stwierdziłam, że wezmę sobie marketing, chociaż w ogóle nie wiem, co mnie podkusiło, szczerze mówiąc. No i tak miało kilka miesięcy... Dostałam znowu informację o tym, że mogę sobie wybrać przedmioty na przyszły semestr, i okazało się, że ten trzeci przedmiot jest narzucony i że on mi się w ogóle nie podoba. I wtedy dowiedziałam się o czymś takim jak Flexible Marriage Program, czyli taki program elastyczny, można powiedzieć, indywidualny tok studiów. Bo ja stwierdziłam, że ja nie chcę mieć narzuconych jakichś przedmiotów, które mnie w ogóle nie interesują, tylko gdzieś tam dobrać sobie to, na czym mi naprawdę zależy i upewnić się, że będę mogła rozwijać się językowo jak najbardziej. Więc finalnie przyszłam na program Elastyczny i postanowiłam nagrać... Nagrać? Nazwać! Nazwać go Hiszpański i Niemiecki z marketingiem. Także przez kolejne już 3,5 roku studiów brałam sobie tylko przedmioty związane właśnie z językami oraz z marketingiem, ponieważ musiałam też mieć odpowiednio dużo przedmiotów właśnie z grupy marketingowej, abym mogła w ogóle dyplom z tej dziedziny otrzymać. To jest fajne, że rzeczywiście to było bardzo takie elastyczne i szkoła wychodziła mi naprzeciw. Natomiast no, to, co było dla mnie takim dużym szokiem, to naprawdę to, że były tylko trzy przedmioty w semestrze, więc ja miałam jakieś 10 godzin w semestrze zajęć. To było bardzo dużo wolnego czasu. Tak jak wspomniałam, wziąłam sobie ten francuski na pierwszym roku i ja go chyba pociągnęłam przez cały rok, ale powiem wam, że potem nagle na drugim roku poziom zrobił się tak wysoki, ponieważ doszły nowe osoby, które już kontynuowały swoją naukę, że ja z tego francuskiego finalnie zrezygnowałam. Również też na mm, trzecim roku wzięłam sobie mm, chiński. Będąc w Hiszpanii, także finalnie udało mi się liznąć i chińskiego, i francuskiego podczas studiów, jednocześnie cały czas rozwijając swój niemiecki i hiszpański, no i też ucząc się wszystkiego po angielsku, także mogę spokojnie powiedzieć, że te studia były bardzo skoncentrowane na językach. Ale wracając do mojej nieco rozlazłej historii, przyznam szczerze, że to jest taka bardziej opowieść tutaj, aniżeli jakiś informator. Na wakacje przez Cały czas trwania studiów wracałam do Polski. Także miałam mieszkanie w ciągu roku, przyjeżdżałam do Polski dosyć często też w odwiedziny lub ktoś mnie odwiedzał, wracałam zawsze na święta i na wakacje, które zaczynały się już na początku maja, aż do końca sierpnia, przyjeżdżałam też do domu. Także jeszcze sobie tego nie policzyłam, ale sądzę, że przez ten cały czas trwania studiów to spokojnie byłam w domu przez jakiś rok. Także drugi rok, to był rok, kiedy już byłam sama w Edynburgu, mieszkałam po prostu ze współlokatorami, wróciłam do Polski na wakacje i na trzecim roku czekały mnie wymiany. Także pojechałam na pół roku do Madrytu, gdzie miałam przyjemność synchronizować mojego Erasmusa z moją przyjaciółką Julką i drugie pół roku spędziłam w Berlinie. Jeżeli chodzi o czwarty rok, z uwagi na to, że miałam ten program elastyczny, udało mi się przekonać moją szkołę, abym studiowała zdalnie przez jeden semestr, ponieważ miałam sporo tutaj pracy w Polsce, różne ciekawe plany, także nie uprzejmie nie było się bez dramatów. Zgodzili się na to, abym studiowała przez internet. Przyjechałam w grudniu na sesję i od stycznia już tego roku byłam tutaj na ostatnim semestrze i pisałam pracę licencjacką, i w ten sposób, moi drodzy, upłynęły mi cztery lata studiów. Rzecz, o której chcę jeszcze powiedzieć. Zanim przejdę do takich większych konkretów jak plusy i minusy moich studiów, oczywiście moje bardzo 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 subiektywne, chciałabym powiedzieć na czym polega to, że studia w Szkocji są darmowe. Są one refundowane przez fundację, która nazywa się SAS, S A A S. Oficjalnie studia te kosztują około 1800 funtów rocznie, natomiast, tak jak powiedziałam na początku, osobom, które są z Unii Europejskiej, przysługuje ta refundacja. I to polega na tym, że w wakacje przed rozpoczęciem studiów trzeba aplikować o taką refundację na stronie sas -u. i to się odnawia co roku, czyli ja po zakończeniu na przykład drugiego roku, aplikowałam znowu, oni przy, przydzielali mi te refundacje i tak naprawdę to się odbywało w ogóle bezgotówkowo. Dostawałam potwierdzenie, wysłałam to do uczelni i nie musiałam płacić zupełnie za studia. Dobra, to przejdźmy, słuchajcie, do tych plusów i minusów moich studiów. Zanim przejdę do minusów, to chcę powiedzieć, że w żadnym stopniu nie żałuję swojej decyzji, wyjazdu za granicę, ani tego, jak potoczyły się moje studia. Mimo wszystko zapraszam na minusy. Po pierwsze, na no mojej szkoły, czyli Edinburgh University, jest jej poziom w rankingach i jej poziom nauczania. Przynajmniej z mojego doświadczenia na moich kierunkach. To jest całkowicie moja wina, bo ja się nastawiłam na studia na Uniwersytecie Edynburskim, a nie dowiedziałam się, że statystycznie dostaje się 10% ludzi z Unii Europejskiej na ten uniwersytet, ponieważ. Uniwersytetowi nie za bardzo opłaca się przyjmowanie studentów, którzy nie płacą. Takie są realia. Większość, większość ludzi, których znam z Unii Europejskiej zdali maturę międzynarodową, jest im się naprawdę łatwiej dostać na te studia. I z tego, co słyszałam, jest to trochę też taka loteria. Ja trochę postawiłam wszystko na jedną kartę, przez co nie zrobiłam do końca rozeznania, na jaki idę uniwersytet. I wybrałam Napiera, bo o nim usłyszałam. Natomiast wiem już teraz z obserwacji, że na przykład o wiele lepszą szkołą, jeżeli chodzi o języki jest Harriet Watt University w Edynburgu, o którego istnieniu nawet nie słyszałam. Także to trochę było takie moje zaniedbanie. Wybrałam te języki i wylądowałam na kampusie biznesowym, gdzie nie planowałam iść do szkoły biznesowej. A tu proszę, uczyłam się języków biznesowych i skończyłam z marketingiem. Także trochę jestem... Idealnym przykładem tego, że nasze koleje losu to jest kompletny taki random. Nie chcę mówić, że przypadek, bo nie wierzę w przypadki, ale jedna rzecz to sobie coś zaplanować, a druga to to, że nasze życie ułoży się zupełnie nieoczekiwanie, ale zgodnie z jakimś wyższym planem. W to też jednocześnie wierzę. Także na pewno ten minus to był ten poziom nauczania. Minusem też byli ludzie, bo było tam sporo osób ze Szkocji, które Dostały się tam, ponieważ było tam się łatwo dostać, które były mało ambitne, które nie chcę tutaj być osobą oceniającą, ale z którymi po prostu nie czułam żadnej więzi. Byli oni bardzo zdystansowani do ludzi z innych krajów, nie chcieli się integrować i, tak jak mówili, były to osoby, które potencjalnie byłyby dla mnie partnerami do, do rozmowy. Kolejna rzecz, która mnie rozczarowała, to był poziom języków na studiach. No, naprawdę można było nie robić praktycznie nic i, i tak je zdać. Ja starałam się wyciągnąć z tego jak najwięcej, ale to na pewno mnie rozczarowało i też to, jak mało było godzin i pracy. No na pewnym etapie miałam 6 godzin zajęć tygodniowo. Także 10 to było maksymalnie. No, a nie o to nam też chodzi, wyjeżdżając na drugi koniec Europy, żeby być w szkole raz od wielkiego dzwonu. No i też. Minusem było to, że mój kampus był dosyć oddalony od centrum. No ale cóż, tak jak mówię, trochę znalazłam się tam nieoczekiwanie. Ale mimo, że wymieniłam te minusy, które są całkiem duże, moja lista plusów ma moc kosmiczną. Generalnie największym plusem mojej szkoły były wymiany. Ja pojechałam tam, wiedząc, że trzeci rok spędzam na wymianach. Chcę jechać na dwie wymiany: chcę uczyć się hiszpańskiego i niemieckiego, chcę jechać do Madrytu i do Berlina, i tak się stało. Kiedy poszłam na spotkanie z moją jakby tutorką, ona powiedziała: Słuchaj, my szkoci jesteśmy leniwi, spokojnie dostaniesz się na wymianę tam, gdzie chcesz. I tak też się stało. Te wymiany nauczyły mnie wszystkiego. Po prostu dzięki nim nauczyłam się języków, więc mogę też powiedzieć, że dzięki mojej szkole, na której ten poziom nie był aż taki wysoki, nauczyłam się języków, bo to ona sprawiła, że mogłam wyjechać na tak niesamowite wymiany. Druga rzecz, która jest takim minusem obróconym w plus, jest to właśnie ta siatka godzin. Przed chwilą skrytykowałam, że tego było tak mało. Ale ja wiem, że dla mnie osobiście to była największa korzyść z tych studiów. Miałam dużo czasu, więc po pierwsze mogłam pracować. Pracowałam przez cały pierwszy i drugi rok. Na trzecim, znaczy na czwartym roku, tak jak mówiłam, przez pół roku mnie nie było, a drugie pół roku to pisałam pracę licencjacką. Pracowałam przez pierwsze dwa lata w różnych kafejkach, barach itd. itd. Dzięki temu, że miałam wystarczająco wolnego czasu. Kolejna rzecz. To podczas studiów rozwinął się bardzo mój kanał na YouTubie i miałam czas, żeby dawać tyle energii i uwagi. Właśnie tej pasji, czyli YouTube'owi, także wy mogliście mnie słuchać i oglądać dzięki temu, że studia mnie tak bardzo nie pochłonęły, także ja jestem bardzo z tego powodu szczęśliwa i bardzo za to wdzięczna. I kolejna rzecz, która jest minusem obróconym w plus, to to, że pomimo, iż może to otoczenie, to życie studenckie nie było aż tak ekscytujące i stymulujące, to właśnie na studiach poznałam wyjątkowe, wyjątkowe osoby, i rozpoczęły się przyjaźnie które trwają do dziś i na pewno będą trwały do końca mojego życia. Także jeżeli chodzi o takie środowisko ludzi międzynarodowych, takich jak ja, takich, którzy bardzo dobrze się uczyli, chcieli wyjechać za granicę, trafili na najpiera tam znalazłam naprawdę wyjątkowe osoby i moi przyjaciele są z Estonii, z Włoch, również z Polski, z Słowacji. I wielu innych wspaniałych krajów, także za to będę zawsze mega wdzięczna. Te plusy i minusy, o których mówiłam, to oczywiście były związane konkretnie z moją uczelnią, z moim doświadczeniem. Bo jeżeli chodzi o wyjazd sam w sobie, no to dla mnie jest on, był on jednym wielkim plusem i najlepszą rzeczą, jaką mogłam zrobić w swoim życiu. Przede wszystkim wyjazd za granicę na studia. To jedna wielka lekcja, to jest lekcja życia, to jest yy, dorastanie, to jest yy, zderzenie z rzeczywistością, weryfikacja swoich marzeń, to jest jeden wielki, niekończący się rozwój i poszukiwanie siebie, to jest wielka sinusoida wzlotów i upadków. I naprawdę, kiedy myślę o tym, co przeżyłam, Wewnętrznie, ale też czego doświadczyłam w moim życiu na przestrzeni tych lat, to nie wiem, jakie inne doświadczenie mogłoby mi dać tyle wrażeń, tyle wskazówek i właśnie tyle nowej mądrości. Po pierwsze, tęsknota to jest to, o co często pytacie. Z tego, co pamiętam, było ciężko na początku, ale jednocześnie moje relacje z najbliższymi nigdy nie były tak silne jednocześnie nauczyłam się być sama ze sobą, czego życzę każdemu i to było bardzo trudną lekcją, która tak naprawdę spotkała mnie w pełni dopiero pod koniec pierwszego roku, kiedy zostałam sama w Edynburgu. To był chyba jeden z najtrudniejszych momentów mojego życia, a nauczył mnie bardzo wiele i od tego czasu stałam się swoją najlepszą przyjaciółką. Warto też powiedzieć o kwestii języka, o której minimalnie mówiłam wcześniej. To to, że ja kiedy przyjechałam do Szkocji i usłyszałam język szkocki, to zastanawiałam się, skąd są ci ludzie. Przez wiele miesięcy nie mogłam się w ogóle osłuchać z tym językiem, ale oczywiście teraz już jest super i, i, i po tym już bez problemu ich rozumiałam. Ale to na pewno było duże wyzwanie. Nawet to przełamanie, nawet to, że ja na studiach czułam się zawsze mega onieśmielona, mówiąc wśród native speakerów. Czułam się o wiele bardziej komfortowo na zajęciach językowych, gdzie jednak jakby... Szanse były równe. Każdy z nas używał tego języka, czy tam hiszpańskiego, czy niemieckiego, jako języka obcego. Tam nie czułam żadnej bariery, natomiast kiedy mówiłam po angielsku, to tak, ponieważ czułam się oceniana, tak naprawdę to ja sama oceniałam siebie. Także to na pewno było bardzo ciekawe. Dajcie mi znać, czy macie ochotę posłuchać takiego odcinka, w którym mówię, czego nauczyły mnie ostatnie lata studiów, bo mogłabym teraz rozpocząć dygresję czasów, ale też chciałabym, żeby ten film był taką moją krótką opowieścią o tym, jak przebiegły moje studia i jak je ogólnie podsumowuję. Dużo osób pyta mnie co dalej, co można robić po twoich studiach, jakie one otwierają możliwości i ja mam tutaj bardzo niepopularną odpowiedź pod tytułem Poszłam na studia hobbystycznie, chciałam nauczyć się języków obcych, ponieważ lubiłam mówić w różnych językach, byłam w tym dobra, sprawiło mi to frajdę. Nigdy nie traktowałam tego jako przepustkę do świata zawodowego, nie wizualizowałam sobie mojej kariery po tym. Hmm. I to jest na pewno bardzo dziwne dla wielu osób. Nie chciałam być ani tłumaczem, ani nie wiem, tłumaczyć książek, ani tłumaczem symultanicznym, ani nauczycielką. Nie widziałam też siebie w korporacji. Po prostu stwierdziłam, że chcę się nauczyć języków i druga, bardzo, bardzo ważna rzecz, chcę pomieszkać sobie w innych krajach. Zawsze miałam taką potrzebę, żeby doświadczać nowych kultur, wyjeżdżać za granicę, mieszkać w różnych miejscach. Spełniło się moje największe marzenie, dlatego te studia spełniły moje oczekiwania, otworzyły mi oczy, przede wszystkim serce i jeszcze bardziej zafascynował mnie dzięki nim świat. Także zawsze to. To moja, to moja odpowiedź jest taka zaskakująca dla wielu osób. Oczywiście można robić różne ciekawe rzeczy po tych studiach. Wszelkiego rodzaju prace w, w międzynarodowych firmach, gdzie potrzebna jest znajomość języka, ale jest to praca taka właśnie typowo korporacyjno-biurowa, jak najbardziej. Tutaj są opcją, ale to też zależy od Was i, i to, w jakim pójdziecie kierunku, jest mega indywidualne i tych możliwości jest strasznie, strasznie, strasznie dużo. To, co było bardzo fajne na moich studiach, to na pewno to, w jaki sposób one się skończyły. Teraz wróciłam, tak jak mówię, ze Szkocji. Ceremonia rozdawania dyplomów była niesamowicie podniosła i przepiękna, taka symboliczna i bardzo zapadająca w pamięć, tak samo nasz niesamowity bal oczywiście zdjęcia ze wszystkiego możecie zobaczyć na moim instagramie Karolina Sowańska, myślę, że warto, to były wyjątkowe dni dla mnie natomiast ja przyznam szczerze, że pomimo, że ten ostatni semestr był dla mnie ciężki, bo strasznie dramatyzowałam jeżeli chodzi o pisanie tego licencjatu miałam dwa przedmioty stacjonarnie, to był niemiecki i hiszpański i do tego przez cały semestr trzeba było pisać licencjat to teraz, kiedy patrzę na cały ten czas studiów, to naprawdę to były lekkie i przyjemne studia, które dały mi dużo dowolności, możliwości rozwijania się we własnym zakresie, w kontekście tutaj, właśnie mediów społecznościowych oraz y, możliwości też dorabiania sobie, co też było, tak jak mówiłam, ogromną lekcją. Jeszcze tylko chcę dodać, że nie ma u nas w Szkocji czegoś takiego jak obrona. Oddajemy Naszą pracę jest ona oceniana przez naszego promotora oraz przez drugą osobę ocenia oceniającą. Natomiast dowiadujemy się potem, jaki mamy wynik po kilku miesiącach i nie ma żadnej oficjalnej obrony. Także to jest taka, myślę, ciekawa rzecz. Ale, tak jak mówię, te studia się już skończyły i nie mogę w to uwierzyć, że minęły cztery lata i że zrealizowałam jedne, jedno ze swoich największych marzeń, że jako mała dziewczynka 10 lat temu postanowiłam wyjechać i posmakować świata, i teraz jestem tu jako 22-letnia kobieta z dyplomem z zagranicznej uczelni, która przeżyła ostatnie 4 lata, mieszkając w czterech różnych miejscach w Europie, i która czeka z otwartym sercem na to, co przyniesie jej przyszłość. Chcę na koniec powiedzieć, że Słowa, które usłyszałam na graduacji, zapadły mi bardzo w pamięć. Były to słowa naszego kanclerza, który powiedział, że teraz, kiedy siedzicie tutaj, w tej sali, ze swoimi dyplomami i nie wiecie, co przyniesie Wasza przyszłość, zastanawiacie się, co ze sobą zrobić, czego nauczyliście się przez te cztery lata, czasami jesteście na rozdrożu i jesteście trochę zagubieni, pomyślcie o tym, ile jest na tym świecie ludzi, którzy marzą o tym, żeby znaleźć się na Waszym miejscu, a którzy możliwe, że nigdy nie będą mogli doświadczyć takiego przywileju. Więc chcę Was zostawić z tymi słowami i wyrazić na głos to, jak bardzo jestem wdzięczna za tę niesamowitą możliwość przeżycia tego, co przeżyłam przez ostatnie 4 lata, tego, Czego się nauczyłam? I pamiętajcie, że warto jest mieć marzenia, że marzenia się spełniają. Potrzebna jest do tego odwaga, praca i wiara w siebie oraz dużo, dużo pokory, bo moja droga nie była prosta. Um, nie tak sobie to wyobrażałam. Wiele rzeczy poszło inaczej niż planowałam. A teraz z perspektywy czasu jestem wdzięczna za każde doświadczenie, za każdą pomyłkę, za każdy średni wybór, bo on doprowadził mnie do miejsca, w którym jestem tutaj. I mam nadzieję, że ten odcinek w jakiś sposób Was zainspirował. Mam nadzieję, że był mimo wszystko ciekawy, chociaż był tylko moją mało zorganizowaną opowieścią. Jeżeli chcielibyście, abym zrobiła więcej jakichś materiałów na temat studiów, to dajcie mi oczywiście znać sama. Nie wiem, jakby co tutaj Was mogłoby ciekawić. Postaram się Wam podlinkować w opisie wszelkiego rodzaju materiały, które zrobiłam na temat studiów. A teraz yy, idę kontynuować moje dalsze życie, kiedy już nie jestem studentką, moi kochani. Także dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Podcast ukazuje się w każdy poniedziałek, już z samego rana, o 8. Też na instagramie Karolina Słubańska podcast możemy sobie porozmawiać o odcinkach. Tam wrzucam też jakieś zdjęcia, jakieś zajawki. Pytam Was o to, co chcielibyście zobaczyć, a raczej usłyszeć w programie. Możecie też mnie posłuchać na Spotify'u, na iTunes'ie oraz oczywiście też na YouTubie. I pamiętajcie, że na Spotify'u i na iTunes'ie możecie tam sobie ten podcast zaobserwować. Na iTunes'ie można zostawić ocenę, będzie mi bardzo, bardzo miło. Dajcie znać, co sądzicie o solowych odcinkach. Ja Wam dziękuję jeszcze raz za wysłuchanie i do usłyszenia za tydzień. Pa, pa!